W tym miesiącu miejscy radni zadecydują o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w centrum Chrzanowa. Na majowej sesji Rady Miejskiej ma pojawić się projekt uchwały o wprowadzeniu opłat za parkowanie w centrum miasta. Pierwsze przymiarki do tej koncepcji pojawiły się już 5 lat temu. Wówczas z tego pomysłu zrezygnowano. Teraz wydaje się on przesądzony. Wszystko po to, by przybyło miejsc postojowych w centrum i mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do usytuowanych tu instytucji. Nasza misja, czym urzędu i tak dalej, jest obsługa petentów, klientów, prawda? My musimy tutaj, prawda, wyjść jak gdyby naprzeciw tym zapotrzebowaniom. My chcemy w jakiś sposób umożliwić wszystkim tym, którzy chcą trafić do naszych urzędów, powiem jeszcze raz, bo to nie tylko do naszego, no to zabezpieczyć to dojście jak najbardziej otwarte, szerokie, stanie, przyjedzie, prawda, załatwi sprawę i odjedzie. Płatne parkingi mają spowodować większą rotację na miejscach parkingowych w centrum Chrzanowa. Strefa obejmie prostokąt między ulicą Oświęcimską, Sienną, Mickiewicza i Aleją Henryka. Projekt uchwały zakłada wprowadzenie opłat rzędu złotówki za pół godziny, 2 zł za godzinę, 2 zł 40 groszy za drugą godzinę i 2 zł 80 groszy za trzecią godzinę. Każda następna będzie kosztowała 2 zł. Opłaty mają obowiązywać od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16. Za postój będą musieli płacić także mieszkańcy domów przy ulicach objętych strefą, ale oni mogą liczyć na preferencje. Mieszkańcy będą mieć taniej, a miesięczne też wychodzi dosyć taniej i nie trzeba co dziennie wpłacać do parkomatu. Miesięczny abonament, jaki będą mogli wykupić mieszkańcy, wynosi 10 zł, a roczny 100 zł. Na niższe opłaty mogą liczyć osoby niepełnosprawne. Pozostali, jeżeli będą chcieli wykupić abonament miesięczny, to muszą wyłożyć 200 zł. Abonament nie gwarantuje jednak rezerwacji miejsca postojowego. Władze miasta liczą, że po wprowadzeniu opłat o wolne miejsce parkingowe będzie jednak dużo łatwiej. Na pewno część osób będzie szukała bezpłatnych miejsc postojowych poza strefą, czyli choćby na pobliskiej ulicy Sądowej czy Kadłubku lub bezpłatnym parkingu przy placu Tysiąclecia. Tam mogą być wówczas problemy z zaparkowaniem. Na zyski liczą też właściciele istniejących już parkingów płatnych. Burmistrz przyznaje z kolei, że zdaje sobie z tego sprawę i przypuszcza, że zwłaszcza na początku niektórzy kierowcy będą szukali sposobów na to, by bezpłatnie zaparkować blisko centrum. Będą szukali różne nisze, może ktoś się będzie umawiał, prawda, z kimś, że u jakiegoś znajomego, prawda, na podwórku zostawi i tak dalej. Być może w ten sposób przybędzie nam więcej miejsc parkingowych, takich, o których żeśmy na dzień dzisiejszy nie myśleli. Na razie przyszłość strefy płatnego parkowania zależy od radnych. Jeśli na majowej sesji powiedzą temu projektowi tak, to gmina jest już przygotowana do ogłoszenia przetargu, w którym wyłoni firmę zajmującą się organizacją i obsługą strefy płatnego parkowania. Do nich będzie należeć i oznakowanie, i pobieranie opłat, i dbanie o porządek. Także to już wszystko będzie biuro prowadzić, wyłonione w drodze przetargu. Zainteresowanie jest dosyć duże tych firm, które prowadzą tu w Polsce, bo i dzwonią i z Grudziądza, i z Poznania, i z Bielska, także dosyć tu się dobijają. Chętnych do obsługi strefy nie brakuje, bo zyski prawdopodobnie dzielone będą po połowie. Urzędnicy liczą, że do miejskiej kasy wpłynie około 50% pieniędzy z parkowania, a gmina praktycznie nie poniesie żadnych kosztów związanych z tworzeniem strefy. Umowa na obsługę strefy płatnego parkowania ma być zawarta z firmą, która wygra przetarg na 4 lata. Dopiero po tym czasie możliwe będą ewentualne korekty czy zmiany. Dlatego przeciwnicy opłat za postój w centrum nie mają innego wyjścia, jak pogodzić się z tym faktem lub... A pewnie może niektórzy może i na rower wsiądą. Strefa ma zacząć obowiązywać od września.